choroby rzadkie to schorzenia, które dotykają bardzo niewielkiej części społeczeństwa. Mniej niż 5 chorych na 10 tysięcy osób. Jedną z chorób rzadkich jest zespół Davika, znany także jako neuromielitis optica. NMO to choroba autoimmunologiczna, w której organizm produkuje przeciwciała skierowane przeciwko komórkom układu nerwowego. Obecnie leczenie NMO może być oparte o przeciwciała monoklonalne. Jest to tak zwane zastosowanie off-label. I choć leki te wykazują pewną skuteczność, to nie ma opracowanej jednolitej procedury leczenia. Afereza jest procedurą medyczną, podczas której wybrane składniki krwi są oddzielane i usuwane, a oczyszczona krew zwracana jest pacjentowi. W przypadku zaostrzeń choroby Davika stosuje się często procedurę terapeutycznej wymiany osocza, plazmaferezę, tak by usunąć czynnik chorobotwórczy z krwi. Zwykle stosuje się od 4 do 6 zabiegów, podczas których usuwa się czynnik chorobotwórczy wraz z całkowitą objętością osocza, które zostaje zastąpione innymi płynami. Brak selektywności tej procedury może powodować szereg niepożądanych skutków ubocznych. Pure Biologics w ramach projektu PB002 Aptaferesis opracowuje nowoczesne cząsteczki – aptamery, które zdolne są do selektywnego wyłapywania czynnika chorobotwórczego. Aptamery to krótkie cząsteczki DNA, które posiadają wysokie powinowactwo do wybranego celu molekularnego. Przypominają w bardzo wielu aspektach przeciwciała i mogą być zastosowane jako cząsteczki terapeutyczne i diagnostyczne. Naukowcy z Pure Biologics opracowali także metodę wiązania aptamerów do złoża. Pozwala to na zastosowanie ich w kartridżach podobnych do tych, które używane są powszechnie w procedurze terapeutycznej plazmaferezy. Działanie uzyskanego prototypu pomyślnie zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych. Końcowym etapem będzie test bezpieczeństwa, który wykonany zostanie w modelu zwierzęcym, a następnie przebadanie urządzenia w zastosowaniu u pacjentów cierpiących na NMO. W przypadku aptamerowego selektywnego filtra kluczową korzyścią dla pacjenta będzie to, że oczyszczone z patogennych cząstek osocze w całości wróci do pacjenta, zachowując istotne parametry odpowiedzialne m.in. za krzepliwość krwi oraz poprawne funkcjonowanie układu odpornościowego. Planowane rozwiązanie znacząco poprawi jakość życia pacjenta, ograniczy objawy choroby oraz zmniejszy ryzyko śmierci. Zaproponowana przez Pure Biologics nowa terapia zespołu Davika jest na rynku medycznym jedynym rozwiązaniem opartym o selektywną plazmaferezę. Wykorzystanie nowych autorskich sekwencji aptamerowych do tworzenia innowacyjnych filtrów biomolekularnych jest strategią, którą przyjęła spółka w obszarze aptamerowych wyrobów medycznych. Prace te są możliwe dzięki wykorzystaniu własnej platformy pozyskiwania modyfikowanych chemicznie aptamerów, dającej firmie swobodę w ujęciu praw własności.